Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy 9.11 Łukasz Starowiejski oraz multimedalistka Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie Agnieszka Kobus-Zawojska. Dzień dobry. I mamy od razu w studiu gościa Klaudię Jans-Ignacik. Dzień dobry. Dzień dobry. Finalistkę między innymi French Open w mikście, ale nie o French Open, a o Australii będziemy rozmawiać. Nie żal ci trochę tego ciepełka australijskiego, które co roku przez wiele lat miałaś okazję tak doznawać, że tak powiem? No za każdym razem, kiedy zaczyna się Australian Open, to przypominam sobie, jak pakowałam się zaraz po świętach i leciałam do właśnie tego ciepłego. I po takich 2 miesiącach spędzonych w Polsce, po tych treningach, bardzo ciężkich treningach, wiadomo, ten okres przygotowawczy, no to jak się wysiadało w Brisbane, w Gold Coast, różnie, albo w Nowej Zelandii, bo też od Nowej Zelandii czasami zaczynaliśmy sezon, no to było coś pięknego. I jeszcze spędzić nowy rok, to zawsze było przed nowym rokiem, właśnie w krótkich spodenkach, w klapeczkach, ach, coś pięknego. Klaudia, ale tak naprawdę można powiedzieć, no jesteś na sportowej emeryturze, ale bez tego tenisa chyba nie umiesz żyć. Komentujesz, jeździsz na turnieje, grasz. Co prawda ja cię spotkałam na padlu, ale no chyba nie umiesz żyć bez tego sportu. Tak, no tenis no jest takim nieodłącznym elementem życia. Oprócz rodziny i tego czasu intensywnie spędzanego no właśnie w tym gronie, to jednak jest to taki sposób na życie później. Nieczęsto decydują się osoby tak silnie związane ze sportem, żeby zostać w tym, a ja nie mogłabym jeździć i być takim trenerem na 100%, bo to już by było za dużo, no bo to przez 23 lata właściwie robiłam cały czas, a takie bycie przy tym sporcie, ale troszeczkę jakby z innej strony, bardzo mi odpowiada. Trochę i zjeść ciastko, i mieć ciastko. No dokładnie. Bo twoja córka trochę tego tenisowego życia zaznała, bo tam sobie przeczytałem, w którymś momencie robiłaś jej takie sesje z różnymi sławnymi tenisistami. Myślę, że większość kibiców to pękłoby z zazdrości, gdyby miało na takie pewno zdjęcie. I ja pękam też z zazdrości, jak mi Łukasz powiedział, kto to był. Roger Federer na przykład. No, Djokovic. Azarenka. Nadal, tak. I siostry Williams. No naprawdę. I Martin na Hingis, no mnóstwo dziewczyn. To jest twoją ulubioną tenisistką, przepraszam, Łukasz. Moją teraz, znaczy powiem tak, wcześniej bardzo, bardzo kibicowałam i bardzo lubiłam grę Kim Clijsters. Bardzo sympatyczna, bardzo zawsze taka wdzięczna, zawsze taka dostępna. A teraz też jak mama. Oglądam grę, tak na topie, no, Pauli Badozy, To bardzo mi się podoba. Chyba to jest twoja ulubienica twojego męża, z tego, no co wyczytałam w mediach społecznościowych. Tak, bardzo, bardzo ją lubi. Pozdrawiamy Bartka Ignacika, także komentatora tenisa. Ale nie jestem zazdrosna. To super. A powiedz mi, jeśli chodzi o tę twoją córkę, ona już jakby przeszłość na kortach ma. Czy myślisz, że przyszłość też? Czy będziesz próbowała ją tak namawiać do tenisa? Gra, ćwiczy, no ma predyspozycję do sportu ogólnie i bardzo to lubi. Tak, ale nie wiem, to jest jeszcze tak długa droga, tak wczesny etap i też bardzo dużo osób się mnie pyta, no ale jak to ona jeszcze nie trenuje tak regularnie? Ja mówię, no ma 8 lat, no właściwie, no tak, no ale to już turnieje. Ja mówię, kurczę, jakie turnieje? No ja wiem, że jest ten cały tenis 10 i że już te dzieci startują, ale ja zaczynałam właściwie, jak miałam 9 lat, tak trenować, że to już zaczął być taki, nie że sposób na życie, no ale taka regularna przygoda. I wiem, że bardzo dużo osób, które zaczęły tak wcześnie, to bardzo szybko skończyły. No to jest taka presja, takie obciążenie, takie zabieranie jednak tego dzieciństwa, a nie zależy mi na tym, żeby osiągać sukcesy do lat 12 czy do lat 14.
no bo... A potem nie cierpieć sportu przez całe życie. No dokładnie, bo tak się zdarza bardzo często. Ale trochę tak jest, że ten tenis trzeba bardzo wcześnie zacząć się, mimo wszystko, żeby mieć szansę. Chociaż Jannik Sinner 12 lat miał, jak zaczął grać w tenisa, ostatnio słyszałem. Bianca Andreescu 10 lat. I jak zaczęła? Po 6 latach wygrała turniej. No nie, nie, po 9. Ty ile lat zaczęłaś? 9. Wcześniej pływałam, wcześniej gimnastyka, wszystkie sporty. I tak samo jakby jest u moich dzieci. I po prostu ta sprawność taka od samego początku, no powoduje to, że łatwiej jest zacząć jakąkolwiek inną dyscyplinę. Po prostu ten ruch musi być wpisany w życie, a nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci były wychowywane inaczej niż poprzez sport, poprzez miłość do ruchu. Pięknie powiedziane. Super. I zostawmy temat rodzinny. Przenieśmy się na te antypody, jak zapowiadaliśmy. Zacznijmy od Huberta Hurkacza, bo on w nocy wygrał pierwszy mecz. Nad ranem. Jadłam śniadanie. Właśnie, nad ranem, dokładnie. Tak naprawdę pokonał Białorusina Igora Gierasimowa. Z kłopotami, ale pierwsza runda wzięta. Na co może stać Huberta w tym turnieju? Gdzie ma jakiś limit w ogóle? Tak rok temu pokazał, że nie ma limitów za bardzo. Tak, tylko że to jest turniej wielkoszlemowy. Tam już jest ten format zupełnie inny niż w normalnych turniejach. Tak? Tutaj niestety przegrał Hubert tego trzeciego seta. Więc nie poszło tak gładko, jak się spodziewaliśmy. Kolejny mecz... Z Manarino. No myślę, że to jest jakby do przejścia. Jakby liczę na to, że tutaj będzie Hubert znowu zwycięski. Ale trzecia runda już Karaciew, Rosjanin, który grał teraz bardzo dobrze w tych turniejach poprzedzających. Chyba wygrał. Sydney? Czy Adelaide? Nie, Sydney. Więc jest takim bardzo groźnym przeciwnikiem i myślę, że tutaj będzie pierwszy taki bardzo mocny sprawdzian dla Huberta. Ja poznałam Huberta Klaudia w Tokio i powiem ci szczerze, że jestem w szoku, jaki to jest spokojny, delikatny facet i mam wrażenie, że tenis to taka trochę gra aktorska, że wchodzisz na ten kort i musisz się po prostu w drapieżnika zmienić i ja po prostu nie dowierzałam, jak ten chłopak jest w stanie się zmienić. Czy ty też tak się zmieniałaś? Co uważasz o nim? No jest mega spokojną osobą. Tak, ja pamiętam, jak Hubert miał 19 lat i przyjechał na turniej do Indian Wells, przygotowując się na mniejsze turnieje, które rozgrywane były w Ameryce Południowej i tam pełnił rolę trochę takiego sparring partnera. I z Karoliną Woźniacką trochę grał i też z facetami po prostu. Tak łaził koło kortu i Janusz, ty grasz tenisa, to chodź, bo potrzebuję poodbijać kilka Może piłek. Nie aż tak, ale pamiętam Piotrek Woźniacki właśnie był tą osobą, która jakby trochę załatwiała mu te treningi i sobie z jednym i z drugim i z trzecim pograł. Ale jedząc z nim obiad właśnie tam w tej Kalifornii, pomyślałam sobie, jak taki chłopak ma się przebić? To samo pomyślałam w Tokio, ale to jest po prostu piękne, że on wychodzi na ten tort, myślę o torcie, nie wiem czemu, wychodzi na ten kort i jest po prostu wojownikiem, jest inną osobą zupełnie. To jest fajne. Także tutaj uwaga dla tych, którzy szukają talentów. Nie zawsze ci tacy z charakterem, który widać jak na dłoni, tacy żywi. No i nie zawsze oni mogą zrobić karierę. Można też spojrzeć na tego, który może mniej mówi, ale jest bardzo pracowity. I tutaj też może być taki diament. Mamy diament? Nie, no na pewno mamy. Mamy faceta, który jest w dziesiątce najlepszych tenisistów na świecie, więc bez względu na to, co pójdzie dalej, to już jak na polskiej historii tenisa on się już zapisał. I Iga Świątek też się zapisała. I teraz pytanie, czy dopisze kolejny rozdział i jaki według ciebie? Jest w formie. Pokazała już na turnieju, tym pierwszym w Adelaide, że myślę, że ta współpraca przede wszystkim z Tomkiem Wiktorowskim ją tak uspokoiła, taki wprowadziła nowy ład. Jest... ja tutaj absolutnie... Nie abstrahujemy, to te pół godziny jest dla sportu. Tak, ale jakby to słowo najbardziej mi pasuje do tego, co się dzieje teraz u Igi.
jest bardzo dobrze przygotowana fizycznie, bo jej nogi chodzą no jak petarda, naprawdę fruwa po tym korcie. Losowanie dobre, bo czasami mówimy, no, że to losowanie trochę jakby nie ułożyło się po jej myśli, znaczy jej, ja myślę, że ona nawet nie wie, jakie kolejne rundy ewentualnie ją czekają, ale my wiemy i przeanalizowaliśmy te drobinki. Więc no, na razie pierwszy mecz z kwalifikantką, no, która rozegrała już tutaj 3 spotkania, więc to zawsze jest na plus dla tej, która już jest w takiej formie meczowej na Australian Open, ale myślę, że Iga poradzi sobie tutaj bez problemu i będzie to szybki mecz i będziemy czekać na kolejne. Ale uważasz, że to ta zmiana trenera to taki będzie duży krok naprzód dla niej? Myślę, że będzie to coś takiego, taki powiew świeżości. I wiemy, że Igę stać na bardzo dużo, ale wiemy też, że ma bardzo dużo takich takich rejonów jeszcze nieodkrytych i gdzie można jeszcze udoskonalić forehand, jeszcze można udoskonalić serwis, taktycznie się podciągnąć i zdobywać to doświadczenie, a ma tak trenera też doświadczonego obok siebie, który przeżywał to wszystko z Agnieszką Radwańską, że no, tylko to poskładać. No właśnie, Iga powiedziała, że trener Wiktorowski bardziej koncentruje się na jej mocnych stronach, nie podporządkowuje gry pod umiejętności przeciwniczki jak poprzednik. Czy nie powinno być tak, że te dwa aspekty powinno się połączyć, a nie skupiać na jednym? Znaczy ja myślę, że tak właśnie jest, ale czasami może jakby... inaczej poukładał akcenty, tak, po prostu. Tak. Może ktoś coś inaczej poukładał, ale no jak najbardziej te mocne strony trzeba wzmacniać. One muszą być cały czas jakby tak akcentowane, no ale trzeba, jeżeli chce się iść wyżej, zająć się też tymi, które są do poprawy. No, Rafael Nadal, Roger Federer. Po 30 zaczęli wprowadzać jakieś nowe rzeczy do swoich. Trochę przy serwisie, trochę kierunek. Federer w ogóle wymyślił jakieś wejścia na drugie serwisy. No, każdy szuka, tak jak się mówi, człowiek uczy się przez całe życie. No, to tutaj w sporcie, sama zresztą wiesz, igrzyskom nierówne. Ten okres przygotowawczy jest podobny, no ale zawsze gdzieś tam masz wnioski. Ale chyba tak pod względem motywacyjnym też pomaga to, jak się trener skupia na mocnych stronach, bo jednak lubimy doceniać te takie fajne rzeczy w tej naszej formie i dyspozycji sportowej. No pewnie, pewnie. To myślę, że... A to jest najmocniejszą stroną Igi Świątek w takim razie. Myślę, że trochę taka nieobliczalność. Nie będę wchodziła tutaj w forehand, backhand i w całą tę technikę, bo jakby każdy to ma na podobnym poziomie, w tej top 10 czy w pierwszej 20, no to nie ma już takich dziur, że ktoś nie gra forehandu albo gra jej na backhand, bo ona ma słaby backhand. Tutaj wszyscy w miarę mają właśnie te uderzenia. To już nie jest ten czas, jak Steffi Graf, która umiała właściwie tylko slice'em z backhandu grać i cały czas grała tylko slice'em. Tak, ale fenomenalnie to robiła. Fenomenalnie, ale chodzi o to, że jakby miała taką powiedzmy dziurę, którą idealnie maskowała. Tak, dokładnie. Tylko, że ona też to wyćwiczyła do perfekcji. I tutaj, jeżeli chodzi o Igę, to myślę, że ta taka chęć zwycięstwa, taka chęć zrobienia dobrego wyniku, bo ona zresztą sama podkreśla, że nie urodziła się po to, żeby każdy dzień był zwykły, tylko tamten cytat dokładnie nie pamiętam, ale ona zawsze to powtarza, że jak coś, to patrzy sobie na ten napis i nie chce, żeby te dni wyglądały tak zwyczajnie, tylko wyjątkowo. A poza Igą na kogo jeszcze stawiasz w tym turnieju? Tak, wspomniałam o Badosie. Myślę, że Ashleigh Barty też jest bardzo groźna. Fantastyczny ten pojedynek rozegrała z Igą Świątek w półfinale. Tak, myślę, że to była bardzo dobra lekcja dla Igi. Jestem tylko ciekawa, no bo tak zawsze się myśli o tym, że ktoś gra u siebie w domu, żeby tak odczarowała tę ziemię dla siebie. To Melbourne, no byłaby wielka radość. Więc te dwie zawodniczki... Azarenka w formie, myślę, że też może zajść daleko. Na pewno będzie jakaś no,
na każdym wielkoszlemowym turnieju jest jakaś niespodzianka, więc taka może Laila Fernandez, która dobrze zagra. Emma Raducanu nie stawiam na nią. Potrzebuje jeszcze dużo czasu, żeby jakby przetrawić ten sukces w Nowym Jorku i zdobyć doświadczenie. To trochę jak Iga. Trzeba czasami odrobinkę się cofnąć. Tak? To na tej zasadzie? Tylko że Iga poparła ten sukces w Roland Garros. Wygrała wielkiego szlema, a parę miesięcy później wygrała turniej w Adelaidzie. Potem w Rzymie. A potem te czwarte rundy tych wielkoszlemowych turniejów. Także ona zaznaczyła, że to nie był taki jednorazowy występ. A tutaj mam obawy, jeżeli chodzi o Brytyjkę. Ale zostawmy, bo my bardziej będziemy się obawiać o naszych. Magdalinet, to może jak jej by idealnie poszło, to mogłaby z Igą Świątek w trzeciej rundzie zagrać. Trudno w to uwierzyć, ale w tenisie jest wszystko możliwe. I z Magdą trzeba też. Trzeba wierzyć. No Magda jest wojowniczką. Magda nie poddaje się. Zresztą jak każda nasza zawodniczka, ale trudne losowanie. No bardzo taka niewygodna przeciwniczka, Sewastowa, która ma taki wachlarz uderzeń. Trudno ją zaskoczyć. Myślę, że Magda musiałaby tutaj zagrać całe spotkanie od początku do końca tak mocno taktycznie i bardzo agresywnie wchodzić w kort. A ja chciałabym zmienić trochę temat. Nowak Djokovic, ostatnio bardzo gorący temat. Co uważasz o tej sytuacji i czy jego taki wizerunek chyba mocno na tym ucierpi? Znaczy ja mam tutaj takie zdanie, że jedno to jest Djokovic, a drugie to jest jakby ten rząd australijski, bo jeżeli oni już nie chcieli go wpuścić, to trzeba było to zrobić na samym początku, a nie nagle odwoływać, wpuszczać go, trenował, rozlosowali go i teraz go deportowali. No dla mnie to jest... Abstrahując od tego, że Djokovic bardzo tam chciał polecieć i to, jak on to załatwiał, jakby nie wchodzę w to. Chciał skorzystać z takiej szansy. Ktoś mu na to pozwolił, że on tam poleciał, tak? Tak, więc on nie leciał tam koniec tak po prostu końców, na pirata, dla mnie granicę. No najsłabiej na tym wyszła Australia i ten rząd australijski, bo no to już jest jakiś cyrk, co zrobili. To jest prawda. Nowak dołożył swoje, bo... Oczywiście, no bo tam tylko że po co go zapraszać, a potem go zatrzymywać, wypuszczać, potem go znowu zatrzymywać i odsyłać na koniec. Według zasad jest chyba, że 3 lata nie będzie mógł wrócić do Australii, ale wydaje mi się, że będzie to cofnięte. A tam już po tym, co tam się wydarzyło, to może być wszystko cofnięte, dopuszczone. No, a najbardziej żal mi jeszcze Renaty Woraczowej, Czeszki, która, bo to jest dziewczyna, którą znam od wielu lat i jeszcze grałam z nią, która została w ogóle deportowana tam z turnieju, w którym grała z Kasią Peter w parze. I co ona teraz ma zrobić? Prosi o odszkodowanie. No, też ją wpuścili, a potem ją wysłali do domu. No i czas minął. Praktycznie. Tak się zagadaliśmy. Kilka pytań jak zwykle Agnieszka ma jeszcze przygotowanych. Ja też, ale już nie możemy dłużej rozmawiać o tenisie, a porozmawiałoby się. Mam nadzieję, że o Idzie Świątek będziemy i o Hubercie będziemy go mówić jak najdłużej w przyszłym tygodniu też. Klaudia Jans-Ignacik, dziękuję. Dziękuję. Była tenisistka, komentatorka tenisa, trenerka tenisa była naszym gościem. A po 9:30 spotkamy się z Olą Król. Chyba najbardziej sensacyjną naszą kandydatką do medalu w Pekinie, a na koniec będzie też Paweł Fajdek, 4-krotny mistrz świata w rzucie młotem.